Prawdę powiadam wam, iż nie ma takiego, który opuściwszy dla Królestwa Bożego swój dom albo żonę, braci, rodziców lub dzieci, nie otrzymałby o wiele więcej już na tym świecie i życia wiecznego w przyszłości. Te słowa stały się jego mottem. 17 czerwca 1972 roku rozpoczął swą misję kapłaństwa. Całkowicie oddał się Chrystusowi, a Pan prowadził go różnymi ścieżkami. Górno, Pstrąglowo, Dubiecko, Dzikowiec, Lipnica i Tarnobrzeg. W tym ostatnim naszym małym miasteczku wzniósł 26 maja 1979 roku kościół pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Kapłan ocierał łzy wzruszenia. Ja cicho wstaję, żegnam się z nim, wypełniona nieopisaną dumą i radością, opuszczam świątynię Pana. Wtorek. Zamyślona stoję przed drzwiami publicznego katolickiego gimnazjum. Za mną budynek szkoły podstawowej. Jakież to dziwne uczucie uświadomić sobie, kto stworzył fundamenty tych miejsc. Przymykam oczy, widzę mały samochód, wiekowy trabant. Wysiada z niego on. W jednej ręce dzierży potężną torbę wypełnioną prowiantem dla spracowanych budowniczych. W drugiej trzyma połę czarnej sutanny, która bawi się z wiatrem. Niestrudzony pielgrzym z zainteresowaniem przygląda się poczynaniom robotników. Chwali ich, obiecuje modlitwę. Niekiedy sam zakasze rękawy i pomaga jak może. Idź w domu inną drogą. Czy to przypadek, czy zrządzenie losu? Ale chwilę później pochyla się nade mną mój rybak. Zaproponował mi ciepłą herbatę. Zgodziłam się chętnie. Zadowolona, że znów będziemy mogli pogawędzić, ruszyłam we wskazanym kierunku. Usiedliśmy w małej, ciasnej, ale przytulnej salce. Tym razem dowiedziałam się czegoś więcej o działalności kaznodziei. To on wybudował kościół świętej Barbary. Zatroszczył się o powstanie Kościoła Miłosierdzia Bożego, Kościoła Chrystusa Króla oraz kaplicy na cmentarzu w Sobowie. Poprosiłam mojego mistrza o prowadzenie mnie po zamkniętym w budynku przy kościele na Serbinowie dziele życia księdza Józefczyka. Dotarliśmy do hospicjum świętego brata Alberta. Tam niedołężni, umierający ludzie radośnie witali przybyłego. On pochylał się nad każdym z tych biedaków. Błogosławił im i pocieszał. Zaskoczona tak wielkim miłosierdziem, cicho obserwowałam. Później dowiedziałam się, że podobne hospicjum istnieje przy ulicy Dąbrówki. Kapłan pokazał mi również dom dla bezdomnych, gdzie ludzie pozbawieni dachu nad głową znajdowali spokój i poczucie bezpieczeństwa. Dostrzegł mnie. W jego oczach zamigotały iskierki radości. Postarałam się przekazać mu bezgłośny komunikat. Dziękuję. 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 Chwytałam każde wypowiedziane przez niego słowo. Wyszeptałam. Panie, dziękuję Ci za tę łaskę, którą mnie obdarzyłeś. Dziękuję za dar prywatnego anioła stróża. Anioła mojego i moich przyjaciół. Niezwykłego nauczyciela. Świętego za życia, który, jestem tego pewna, za każdym razem pomoże nam powstać z upadku. Śpieszmy się kochać ludzi, tak
Przypomina krzyk. Napotykają na swej drodze rytm tak samo niespokojny i niestały. Zakochanym czyste pola dam, żeby o miłości mogli śnić. Kocham, a więc oddech w piersi mam. Kocham, a więc wiem, co znaczy żyć. Wędrówka będzie pełna niespodzianek. O kraj miłości, dziwny, wielki kraj. Rycerzom skarbów swych nie sprzeda tanio i trudny będzie drogi każdy cal. Na rozpacz może skazać i rozstanie, pozbawić snu błogiego, zesłać w dal. Lecz nikt z tej drogi nie zawróci ich, nie powstrzyma odtąd ich już nic. Gotowi cierpieć są, by cel osiągnąć i nawet życie oddać, w ogień iść, aby uchronić czarodziejską nić, tę, którą między nimi los przyciągnął. Zakochanym czyste pola dam, żeby o miłości mogli śnić. Kocham, a więc oddech w piersi mam. Kocham, a więc wiem, co znaczy żyć. Wiatr wybrańców ukłysać chce, upić, wskrzesić, cierpień i w ślady zmyć. Kto nie kochał, nie dowiedział się, co naprawdę znaczy słowo żyć. Pies Oriona nad siódmym niebem, horyzontu niebieską linią. Tniesz jak nożem drogę do siebie, ale my płyniemy twym śladem. Prądy gniewu mijając rozsądnie i wyznając twoją zasadę. Wszystko ma być, znaczy porządnie, póki żagle białe nad naszym pokładem. Damy radę, kapitanie, damy radę. Póki żagle białe nad naszym pokładem. Kapitanie, damy radę. Póki żagle białe nad naszym pokładem. Damy radę, kapitanie, damy radę. Póki żagle białe nad naszym pokładem. Kapitanie, damy radę.
świat pozorów został za nami. Może własną prawdą się rządzi staroświecki sekstant sumienia. Dopomoże, by nie zabłądzić, niebom narzec zła nienawiści, co na sercach szronem osiada. Kapitanie, twój sen się ziści. Nie na lądzie, lecz na pokładach. Póki żagle białe nad naszym pokładem, damy radę, kapitanie, damy radę. Póki żagle białe nad naszym pokładem, kapitanie, damy radę. Póki żagle białe nad naszym pokładem, damy radę, kapitanie, damy radę. Póki żagle białe nad naszym pokładem, kapitanie, damy radę. Błyska głębia wspomnienia kryje, o piętach, o kapitanach. Jak to dobrze, że znowu żyje twoje imię na oceanach. Wiary, co żagli płótna napina, jakąś strunę w sercu poruszy. Może kiedyś uda się zostać kapitanem swej własnej duszy. Póki żagle białe nad naszym pokładem, damy radę, kapitanie, damy radę. Póki żagle białe nad naszym pokładem, kapitanie, damy radę. Póki żagle białe nad naszym pokładem, damy radę, kapitanie, damy radę. Póki żagle białe nad naszym pokładem, kapitanie, damy radę.